To są dwa przykładowe zdjęcia z Kazimierza, powiat Szamotuły, ulica Szkolna i Poznańska. O dziwo, młody kierowca przeżył. Czy wyciągnął jakieś wnioski? Trudno powiedzieć, bo tamże ciągle są jakieś zdarzenia drogowe. Albo komuś pod rozwalą, albo siatkę, albo barierki koło szkoły zniszczą, albo jedną pewnie podwórko, siatkę rozerwą, chodnik zniszczą. Coś trzeba z tym zrobić. Sorry za dźwięk, ale boli mnie gardło.